Cześć, ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. Ten odcinek będzie poświęcony pierwszej pomocy dla psa. Temat mało przyjemny, bo każdy opiekun chciałby, aby takie sytuacje po prostu się nie zdarzały. Jednak nigdy nie wiemy, czy znajdziemy się w takiej sytuacji, czy nie. I warto mieć chociażby podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy, gdyż to może uratować życie naszym zwierzakom. Na takie nagłe, niespodziewane sytuacje warto wyposażyć się w apteczkę dla zwierząt lub po prostu doposażyć taką swoją apteczkę podręczną w niezbędne artykuły ratownicze. Apteczka powinna zawierać. Jeżeli chodzi o takie podstawowe procedury postępowania w nagłych wypadkach, no to po pierwsze musimy sprawdzić, czy nasz pupil reaguje na imię lub na dotyk. Następnie musimy sprawdzić, czy oddycha, czy jego drogi oddechowe są drożne, czy jego serce bije, czy ma tętno. W nagłych wypadkach zwierzę może oczywiście czuć się przestraszone i może reagować nieco odmiennie niż w normalnej sytuacji. Pies może nawet ugryźć lub zachowywać się po prostu agresywnie. Warto wówczas, jeżeli mamy taką możliwość, założyć kaganiec lub jeśli go nie mamy, należy wykonać taki prowizoryczny kaganiec z kawałka materiału. Zakładamy pętlę na pysk zwierzaka, a końce materiału związujemy mocniej za uszami. Następnym krokiem powinno być zadzwonienie do lecznicy weterynaryjnej, która powinna udzielić nam dalszych wskazówek mających na celu uratowanie zwierzaka z takiej sytuacji. Staraj się mówić jak najspokojniejszym głosem, wykonuj powolne, delikatne ruchy, ponieważ Twój pies w takiej sytuacji na pewno będzie zdenerwowany i na pewno nie będzie czuł się bezpieczny. Co jednak robić w sytuacjach takiego nagłego i poważnego zagrożenia życia psa? Zacznijmy od scenariusza, w którym pies nagle przestał oddychać. W takiej sytuacji niestety nie mamy czasu, aby dojechać do lecznicy weterynaryjnej i aby uratować jego zdrowie i życie, powinniśmy przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Taka resuscytacja właściwie wygląda bardzo podobnie jak u człowieka, więc jeżeli masz kurs pierwszej pomocy dla ludzi, to powinieneś się w tej sytuacji jak najlepiej odnaleźć. Natomiast jeżeli nie, to postępuj zgodnie ze wskazówkami. Najpierw wyciągnij język psa, pociągając za niego w celu udrożnienia dróg oddechowych. Jeżeli zwierzę nadal nie oddycha, musisz rozpocząć resuscytację. Uciskaj klatkę piersiową tuż nad lewym łokciem zwierzęka. U dużych psów możemy to robić za pomocą obu dłoni, u małych psów, a także na przykład u kotów, przy pomocy dwóch palców. Na każde 30 uciśnięć możesz wykonać 2 wdechy ratunkowe, ale nie jest to konieczne. Jeżeli wykonujesz wdechy ratunkowe, to koniecznie rób to przez chusteczkę lub przez specjalną maseczkę, która również powinna znaleźć się w Twojej apteczce. Uciśnięcia wykonuj w tempie miarowym, podobnie jak robi się w przypadku RKO u ludzi. Nie przerywaj reanimacji i przewieź takie zwierzę natychmiast do gabinetu. Dobrze jest też wiedzieć, jak takie zwierzę przenieść, by przetransportować się do lecznicy. Małe psy i koty oczywiście możemy przenosić na rękach, wsuwając jedną rękę pod łopatki, a drugą pod biodra psa. Duże psy natomiast musimy przenosić na kocu. Jeżeli podejrzewasz u psa uraz kręgosłupa, musisz bardzo uważać. Najlepiej przenieść wtedy zwierzę na czymś twardym, na przykład na desce. Następna sytuacja, do której niestety może dojść, to krwotok u zwierzaka. Krwawiącą kończynę przewiąż powyżej rany. Samą ranę należy opatrzyć nakładając grubą warstwę opatrunku i obwiązując szczelnie bandażem. Jeżeli krew nadal przesiąga przez opatrunek, ranę bandażujemy jeszcze raz po nałożeniu wstępnej warstwy materiałów opatrunkowych. Jeżeli podejrzewasz u swojego psa zatrucie pokarmowe, musisz pamiętać o tym, aby koniecznie zabrać ze sobą opakowanie pośrodku, które zjadł Twój pies i
pokazać to opakowanie lekarzowi weterynarii. Oczywiście to mogą być również rośliny, ponieważ niektóre rośliny również są trujące dla zwierzaka. Dobrze by było, jeżeli nie znasz nazwy tej rośliny, również zabrać ją do lecznicy, aby weterynarz mógł zweryfikować, czym konkretnie twój zwierzak się zatruł. W takich sytuacjach jedyne, co możesz zrobić, to jak najszybciej udać się do gabinetu wraz z psem. Jeżeli u Twojego psa dojdzie do oparzenia słonecznego albo poparzenia, w żadnym wypadku nie nakładaj żadnych maści na oparzenie. Możesz ewentualnie zbliżyć miejsce okładem, zanim udasz się jak najszybciej do gabinetu weterynaryjnego. Kolejną sytuacją może być przegrzanie psa. Bardzo często zdarza się to w sezonie letnim. Takiego psa najlepiej schładzać, zwilżając mu sierść wodą i zabierając go w chłodne miejsce. Okłady takie zimniejsze, na przykład z lodu, raczej nie są wskazane. Jeżeli pies jest przytomny, to warto również podać mu wodę, może być z dodatkiem elektrolitów. Przegrzany pies powinien być możliwie jak najszybciej przekazany pod opiekę lekarza weterynarii, który ustabilizuje jego stan i stopień nawodnienia. Kolejną sytuacją, z którą możesz stanąć twarzą w twarz, jest atak padaczki u psa. Ten stan sam w sobie nie jest zagrażający życiu, ale może się taki stać, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak postępować w takiej sytuacji. Po pierwsze, postaraj się sam zachować spokój. Kiedy ty się denerwujesz, automatycznie też denerwuje się twój pies. Nie przytrzymuj zwierzaka, nie przyciskaj go do podłogi, jedynie podtrzymuj jego głowę tak, aby nie uderzała w podłogę, a także odsuń z otoczenia psa wszystkie takie przedmioty, w które mógłby się uderzyć. Mierz czas ataku. Możesz też poprosić, aby ktoś nagrał taki atak. Może to być pomocne w przypadku, kiedy udasz się do lecznicy i lekarz weterynarii będzie chciał zobaczyć, jak wyglądał ten atak. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, po prostu zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. Bardzo ważne jest, aby po ataku pozwolić psu na spokojny sen. Taki sen działa dla mózgu jak reset. Mózg tonizuje się, wycisza, a gdy zwierzę się obudzi, zwykle odzyskuje sprawność. Jeżeli Twoje zwierzę miało taki atak drgakowy, udaj się do lekarza weterynarii, bo takie ataki najczęściej niestety, ale nawracają. Kolejną niebezpieczną sytuacją dla naszego psa może być zadławienie. Jeżeli pies zadławił się, ale ciągle bez większych problemów oddycha, należy przede wszystkim uspokoić psa i zabrać go do weterynarza. Jeżeli jednak zaobserwujesz, że język lub dziąsła zwierzaka sinieją, to znak, że trzeba się pospieszyć i w miarę możliwości postarać się udrożnić te drogi oddechowe. Prawdopodobnie coś w drogach oddechowych blokuje przepływ powietrza i powinniśmy natychmiast to usunąć. Jak to zrobić? Przydadzą nam się małe obcążki albo pęseta. Otwieramy pysk zwierzaka tak, aby jednocześnie oczywiście nie zatykać drugiego kanału przepływu powietrza, więc nosa, i zaglądamy do środka. Jeżeli widać obiekt, który blokuje drogi oddechowe, to za pomocą tych narzędzi staramy się to wyciągnąć, jednak robimy to ostrożnie, aby nie wepchnąć tej blokady jeszcze głębiej, co niestety może mieć katastrofalne skutki. Pamiętajcie, że takie zdenerwowane zwierzę może zachowywać się agresywnie, może ugryźć. Jest to zupełnie normalne. Takie zwierzę w panice może zachowywać się ciut inaczej niż w zwykłych sytuacjach. Dlatego trzeba zachować wszelką ostrożność. Jeżeli nie jesteśmy w stanie usunąć tego obiektu z dróg oddechowych, to postępujemy jak w hollywoodzkich filmach, czyli oplatamy dłońmi dół klatki piersiowej i gwałtownymi uciskami próbujemy wypchnąć to, co tamuje przepływ powietrza, a następnie udajemy się do lekarza weterynarii. Urządlenie przez owada. W życiu codziennym musimy też radzić sobie z takimi nagłymi sytuacjami, jak na przykład urządlenie. W przypadku obecności w ranie żądła musimy jak najszybciej je usunąć, oczyścić i zdezynfekować ranę. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku znalezienia kleszcza wbitego w skórę naszego zwierzaka. Jeżeli potrafimy
sami usunąć go i mamy do tego odpowiedni przyrząd, to można to zrobić oczywiście w domowym zaciszu. Po czym rana również wymaga oczywiście dezynfekacji, dokładnego sprawdzenia, czy kleszcz został usunięty w całości, czy jeszcze jakaś jego część znajduje się pod skórą. Wizyta u lekarza weterynarii jest konieczna w przypadku reakcji alergicznej, na przykład właśnie na urządlenie, silnego obrzęku, apatii lub intensywnego drapania i wygryzania okolic rany. Pamiętaj, że nawet jeżeli nie wiemy, co w danej sytuacji zrobić, najpierw trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszego zwierzaka, a następnie skontaktować się z lekarzem weterynarii, ponieważ to on udzieli nam fachowej pomocy i powie, co mamy robić w tej sytuacji.